Witam. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam przedstawić wszystko o 10-ogoniastym. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy mają po jednym ogonie. Zanim zaczniemy, napomknę tylko o mojej gierce Pixel Paper Clicker, w którą możecie sobie pograć, a teraz lecimy. Setki lat przed założeniem wiosek, w erze, w której nie kończyły się wojny pomiędzy ludźmi, boskie drzewo, czczone jako bóstwo, raz na 1000 lat dawało owoc czakry. Dopiero później okazało się, że to Otsutsuki zasadzili sadzonkę Jubiego, która miała wyprodukować ów owoc, aby pobierać całą czakrę z planety. Owoc z boskiego drzewa był zakazany, nie można było go jeść, jednak Kaguya Otsutsuki postanowiła i tak to zrobić w celu zakończenia wojen, które toczyły się na ziemi. Lata później urodziła ona 2 synów, którzy jako pierwsi posiadali czakrę, a później uznała ona, że czakra jej dzieci należy do niej i połączyła się z boskim drzewem, przez co powstał 10-ogoniasty, który wywołał potężne zniszczenia na ziemi. Ostatecznie Hamusze i Hagoromo udało się zapieczętować matkę, a czakra Jubiego zostaje zapieczętowana w Hagoromo, co uczyniło go pierwszym Jinchuriki. Z tego też powodu został on okrzyknięty mędrcem 6 ścieżek. Jednakże wiedząc, że po jego śmierci 10-ogoniasty się uwolni i będzie szalał na świecie, postanowił podzielić jego czakrę na 9-ogoniastych bestii, a następnie stworzyć księżyc i zapieczętować nim skorupę Jubiego, a Hamura wyemigrował na księżyc, aby strzec skorupy. Kaguya, zanim została zapieczętowana, stworzyła czarnego Zetsu ze swojej woli, aby w przyszłości ją odrodził. Próbował on przez wieki to zrobić, a więc robił wszystko, by zjednoczyć czakrę Indry i Ashury, dzięki czemu można było przebudzić Rinnegana. Po setkach lat udało mu się to zrobić dzięki jednemu z potomków Indry, czyli Madarze. Dzięki nowemu dojutsu Uchiha wezwał z powrotem do świata skorupę Jubiego, którą nazwał Gedomazo. Madara początkowo użył skorupy do uprawy komórek Hashiramy, dzięki czemu udało mu się stworzyć jego sztuczne ciało. Kolejno później żył dużo dłużej niż powinien, ponieważ podłączył się do drzewa, które podtrzymywało jego życie poprzez ciągłe dostarczanie mu czakry z Gedomazo. Madara myślał, że połączenie komórek Hashiramy i Gedomazo powodowało tworzenie się białych Zetsu na gałęziach drzewa, ale w rzeczywistości była to sprawka czarnego Zetsu. Później Madara przeszczepił swojego Rinnegana na Gato, który nie miał o tym pojęcia, a przez to stał się on jedyną osobą zdolną przyzwać ponownie Gedomazo. Wraz z Obito, który kontynuował dzieło Madary po jego śmierci, zaplanowali oni ponowne połączenie Gedomazo wraz z ogoniastymi bestiami, aby móc użyć całej mocy Jubiego. Do tego opracowali plan księżycowego oka, a zanim Madara umarł, powiedział Obito, by ten używał jego imienia, zanim zmartwychwstanie. Nagato w akcie desperacji i żalu przyzwał skorupę, która przebiła jego ciało czarnymi odbiornikami i ciągle wysysała jego energię życiową, ale dała mu potężną siłę. Później już jako Pain Nagato przywoływał Gedomazo za każdym razem, gdy Jinchuriki lub ogoniasta bestia została schwytana przez Akatsuki, dzięki czemu można było zapieczętować ich czakrę wewnątrz skorupy. Sasori i Deidara przyprowadzili Garę, Jinchuriki jednoogoniastego, dzięki czemu Pain przywołał właśnie Gedomazo i rozpoczęło się pieczętowanie. Wtedy też z ust skorupy 9 smokopodobnych istot otoczyło ciało Gary, a gdy zbliżała się do końca pieczętowania, Gedomazo otworzyło oczy, a to oko odpowiadające Shukaku dostało tęczówkę i źrenicę. Po 3 dniach pieczętowania się skończyło i skorupa znikła. Także zapieczętowano pozostałe 6 ogoniastych, a Sasuke Uchiha miał misję schwytania Jinchuriki 8-ogoniastego, co poniekąd mu się udało, jednak podczas pieczętowania okazało się, że był to tylko klon i zapieczętowali niewielką część Gyukiego. Podczas 4 Wielkiej Wojny Tobi przyzwał Gedomazo na pole bitwy, które siało spustoszenie, jednakże był to tylko pretekst do pozyskania Benihisago i Gohaku no Johei, które zawierały w sobie czakrę Gyukiego i Kuramy. Następnie podczas walki z Naruto i Killerem Bee, Obito był zmuszony wciągnąć z powrotem wszystkie 7 ogoniastych bestii do skorupy, a później walczył z jej pomocą z Naruto, Killerem Bee i Kakashim i Gaiem. Obito nakarmił Gedomazo 7 ogoniastymi bestiami, a także fragmentem czakry Gyukiego i Kuramy, dzięki czemu rozpoczęła się regeneracja Jubiego. Naruto i Killer Bee próbowali zniszczyć Gedomazo za pomocą Bijudamy, aby powstrzymać 10-ogoniastego, zanim ten się odrodzi, i choć wyglądało to jakby się udało, to radość znikła dość szybko, jako że Jubi wyłonił się z dymu, a Obito ogłosił to końcem świata.
Po zakończeniu odrodzenia Obito i Madara usiedli na głowie bestii, a z niej pojawiły się dwie macki, które połączyły się z szyjami Uchichów. Obito chciał od razu rzucić nieskończone Tsukuyomi, a Madara chciał potestować moc bestii. Następnie Sojusz wspólnie zaatakował, aby obezwładnić 10-ogoniastego, jednak to nie pomogło, gdyż Jubi wszedł w drugą formę. Później z jego pomocą Uchiha dokonali zniszczenia kilku wiosek, a także kwatery głównej Sojuszu z pomocą Bijudamy. Podczas kolejnych wielu bitew Sojuszowi udało się oddzielić Madarę i Obito od głowy Jubiego, przez co ten walczył już sam niekontrolowany i użył ten Tenpenchi, co spowodowało ogromne zniszczenia. Następnie skrzeszeni Hokage uwięzili 10-ogoniastego w barierze, przez co ten z kolei stworzył miniaturowe klony, które miały go chronić. Miał on jednak sporo problemów z Sojuszem i łączoną techniką Naruto i Sasuke, jednak Obito przybył z innego wymiaru i wykorzystał okazję, by zapieczętować bestię w sobie, tym samym zostając drugim Jinchurikim Jubiego. Siła 10-ogoniastego była tak duża, że Obito załamał się psychicznie, a także stracił kontrolę nad własnym ciałem, zanim przejął kontrolę nad Jubim i przeszedł drugą transformację. Następnie wypełniając plan Księżycowego Oka, Obito wypuścił 10-ogoniastego ze swojego ciała, ciągle będąc jego Jinchuriki, ale teraz Jubi przekształcił się w gigantyczne drzewo, dzięki któremu można było rzucić nieskończone Tsukuyomi. Wtedy też korzenie drzewa absorbowały czakrę Sojuszu, tym samym skracając czas potrzebny do rozkwitnięcia Ponka, które zawierało oko drzewa. Obito w tym czasie walczył z Sojuszem, czekając ciągle na dokończenie transformacji drzewa, jednak Naruto i Sasuke udało się krytycznie go zranić, dzięki czemu Naruto, Garze i Killerowy Bee udało się przyczepić do czakry Jubiego w jego wnętrzu i razem z Sojuszem wyciągnęli ogoniaste bestie, zatrzymując tym samym rozwój drzewa. Gedo Mazo jednak ciągle znajdowało się w Obito, dlatego siła życiowa skorupy utrzymywała go przy życiu pomimo ekstrakcji bestii. Madara później przywołał Gedo Mazo z ciała Obito, ale Kakashi użył na nim Kamui i odciął mu prawą rękę. Następnie Madara ponownie zapieczętował 9 ogoniastych bestii w skorupie, dzięki czemu Jubi ponownie ożył, a gdy to się stało, zapieczętował go on w sobie, stając się trzecim Jinchuriki 10-ogoniastego. Kiedy później podczas walki Naruto użył Yoton Rasen Shurikena, aby odciąć drzewo pozostawione przez Obito, Madara otrzymał polecenie wchłonięcia spadającej jego części i uznał, że jest to pragnienie boskiego drzewa. Madara w końcu zakończył plan Księżycowego Oka i rozpoczął nieskończone Tsukuyomi, jednak wtedy został zaatakowany przez Czarnego Zetsu, który użył Uchichy do pochłaniania czakry od ofiar tego potężnego genjutsu, przez co Kaguya została odrodzona. Dzięki temu w jednym z innych wymiarów widzieliśmy 10-ogoniastego w królikopodobnej wersji, ale to nie zmieniło faktu, że Kaguya ponownie została zapieczętowana przez Naruto i Sasuke. Madara został wypluty, ogoniaste bestie oderwały się od ciała, a Gedo Mazo wraz z Kaguyą i Czarnym Zetsu zostały w jednym z wymiarów dzięki Rikudo Chibaku Tensei. Zanim jednak przejdziemy do siły Gedo Mazo i Jubiego, to kilka słów o tej istocie. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie w Jubim nie ma praktycznie niczego ciekawego. Imponująco wyglądało jedynie Gedo Mazo, gdy przyzwał je Nagato, a tak w tej ogoniastej nie podoba mi się chyba nic. Pisząc ten scenariusz doszedłem do wniosku, choć mogę się mylić, że pewien poziom mocy powoduje, że postać jest nudniejsza, przynajmniej jeśli mowa o Naruto. Bo tak mamy Jubiego, Hagoromo, Hamurę, Kaguję czy ogólnie cały Otsutsuki, którzy są super potężni i teoretycznie nikt z normalnych ludzi nie powinien mieć solo z nimi szans i nie ma w tym zbytnio niczego ciekawego. Hamury prawie nie znamy, a mnie osobiście Mędrzec Sześciu Ścieżek podobał się bardziej jako legenda, a jak został przedstawiony, to wydawał mi się nudny. I tak samo Jubi, który wiadomo, że jest tak super silny, że może zniszczyć całą planetę, ale przecież wiadomo, że tego nie zrobi, bo to tasiemiec. Z wyglądu jest chyba najbiedniejszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałem w Naruto. Ogoniaste bestie różnią się od siebie i wyglądają całkiem spoko, nawet Saiken, który moim zdaniem jest najbardziej brzydszy, to jest 1000 razy fajniejszy niż Jubi. Dajcie znać, czy podzielacie moje zdanie, czy zupełnie się z nim nie zgadzacie, a teraz przejdźmy do siły Gedo Mazo, a później Jubiego.
Skorupka posiada oczywiście potężną siłę życiową, jako że nawet wydobycie z niej dżinczuriki potrafi utrzymać go przy życiu, a także, tak jak już mówiłem, może służyć ona jako maszynka do tworzenia przepotężnych komórek Hashiramy, a jak również pokazał Madara, może dzięki Gedomazo przeżyć więcej niż się powinno. Nawet taki młody Obito, który nie miał siły, podłączając się do Gedomazo, zyskał ją taką, że zdołał rozwalić potężną ścianę za pomocą jednego uderzenia. Oczywiście rozmiary skorupy także są kolosalne, zdolne dorównać Chozie i Chojiemu w ich powiększonych wersjach. Gedomazo może także wypuścić z paszczy widmowe smoki, które po dotknięciu przeciwnika absorbują jego czakrę. Było to też używane właśnie do wyciągnięcia czakry z ogoniastych bestii, a Nagato chciał użyć tej czakry do stworzenia broni zdolnej zniszczyć cały kraj. Ponadto Gedomazo jest w stanie używać łańcuchów czakry z ust, które posiadają przeklętą pieczęć tłumiącą moc ogoniastych bestii. Dzięki nim można wyciągać ogoniaste dżinczuriki, jak i szybko zapieczętować ich wewnątrz skorupy. I to i tak nic w porównaniu do Jubiego, którego się uważa za protoplastę wszystkiego, co istnieje na świecie. Mówi się, że jest on bogiem, który stworzył kraje, ma moc połykania oceanów, dzielenia ziemi i przenoszenia gór. Nawet według Hagoromo odrodzenie dziesięcioogoniastego równało się z końcem świata. Dodatkowo Jubi nie może być wyczuwalny przez sensorów, jako że daje identyczne odczucia jak energia naturalna, która jest na całym świecie. Mało tego, może on tą energią manipulować. Naruto z pomocą trybu mędrca próbował ocenić siłę Jubiego i uznał ją za niezmierzoną, a Gyuki stwierdził, że gdyby osiągnął on swoją ostateczną formę, to nikt by go nie był w stanie pokonać. Jako że jest ogromny, to i posiada potężną siłę fizyczną, a wbrew pozorom jest bardzo szybki. Odbijał nawet Bijudame jednym palcem. Nawet połączenie Amaterasu i Rasen Shurikena Naruto nic mu nie zrobiło na stałe, pomimo że na Gyukiego wystarczyły tylko czarne płomienie. W drugiej jego formie może on dowolnie rozszerzać swoje ogony na długość i grubość. Jak każda ogoniasta potrafił używać Bijudamy, jednak była ona znacznie silniejsza niż te pozostałych ogoniastych, a w drugiej formie był w stanie strzelać nimi na bardzo duże odległości. Nawet później mógł przekształcić się w coś na wzór kwiata, by strzelać jeszcze większymi Bijudamami, na tyle silnymi, że pomimo tego, iż została ona teleportowana na środek oceanu, to i tak fala uderzeniowa dotarła na pole bitwy. Gdy zgromadzi swoją czakrę, to sam Jegorek wywołuje serię klęsk żywiołowych, czyli Tenpenchi. Mało tego, jak potrzebuje, to też stworzy swoje klony o najróżniejszych kształtach. W swojej ostatecznej formie korzenie boskiego drzewa są zdolne rozciągać się i chwytać przeciwników, przez co ci zamieniają się w wysuszone zwłoki w ciągu kilku sekund, a Jinchuriki jest zdolny uformować korzenie w gigantyczne drewniane smoki. Po absorpcji całej czakry 7 pierwszych ogniastych bestii i tylko części 8 i 9, proces pączkowania trwa 15 minut, ale można to przyspieszyć poprzez wchłanianie większej ilości czakry, a gdy transformacja dobiegnie końca, można użyć nieskończonego Tsukuyomi, które łapie istoty w potężne genjutsu, a po latach ich ciała zmieniają się w białe zetsu. Potęga Jubiego była na tyle duża, że kontrolę nad pierwszą formą musieli sprawować zarówno Madara, jak i Obito, a w przypadku drugiej formy musieli zbustować się komórkami Hashiramy, a Madara nawet stwierdził, że w kolejnych formach stanie się niemożliwe kontrolowanie takiej mocy bez zostania Jinchuriki Jubiego. A propos Jinchuriki, to zyskiwał on moc 6 ścieżek Senjutsu, a także 10 Gudodam. Jednak utrzymanie takiej bestii wymaga bardzo silnej psychiki, jako że Obito nie był w stanie początkowo jej kontrolować i Jubi wpływał na jego decyzje. I to w sumie tyle, co wiąże się z tą istotą, poza kilkoma ciekawostkami. Po pierwsze, Rinne Sharingan Jubiego był przedstawiany z różną ilością Tomoe w zależności od tego, kiedy był pokazywany. Po raz pierwszy pokazany został z 9 Tomoe, a później po odrodzeniu było to już 6 Tomoe, a później jako drzewo jego oko ponownie miało 9 Tomoe. Podczas walki z Hagoromo i Hamurą jego oko miało 4 rządy Tomoe, co oznacza, że miał ich co najmniej 12. Mało tego, w anime, gdy Tobi wypowiadał wojnę, to Jubi został przedstawiony z Rinneganem. Po drugie, gdy Tobi opowiada historię Hagoromo na szczycie 5 Kage, to stwierdził, że zapieczętował on sam bestię w sobie i zapieczętował skorupę w księżycu pod koniec swojego życia. Tymczasem Hagoromo i Hamura zapieczętowali ją dużo wcześniej, gdy byli jeszcze młodzi.
Co ciekawe, Kurama zasugerował, że Hagoromo był w stanie przeżyć stworzenie 9 ogoniastych dzięki sile życiowej Gedomazo. Tymczasem była ona już dawno temu zapieczętowana, więc to nie było to. I ostatnią ciekawostką jest to, że podczas pieczętowania Kaguyi Gedomazo ma tylko jedno oko zamiast 9, które posiadał wcześniej. Jak widać, historia Jubiego jest dość zawiła i długa, jako że miała tak naprawdę wpływ na świat od co najmniej 1000 lat. Może i jest długa, porozbijana na przestrzeni wielu odcinków, ale przynajmniej nie jest ciekawa. I to już tyle, sprawdźcie moją gierkę Pixel Paper Clicker albo nawiedzi was 10 ogoniasta bestia.